Najpierw udajemy się do barokowego kościoła świętych Piotra i Pawła na Antokolu. W kościele nie ma głównego ołtarza. W jego miejscu jest obraz przedstawiający pożegnanie Piotra i Pawła. Piękny żyrandol w kształcie łodzi jest pamiątką zatonięcia podczas transportu zamówionego we Włoszech ołtarza głównego. Wielkie bębny litewskie Litaury, przywiezione z Podchocimia po bitwie w 1673 roku. Wystrój kościoła niemal w całości stanowią wyjątkowej klasy sztukaterie. Wnętrze zdobi ponad 2000 rzeźb stukowych o tematyce biblijnej, historycznej i mitologicznej. Jest sobotnie popołudnie i w kościele udzielane są śluby. Pan młody czeka na oblubienicę, którą doprowadza ojciec. Cmentarz na Rossie. Kwatera żołnierska, gdzie spoczywają polscy oficerowie i ochotnicy, polegli w walkach o Wilno w latach 1919-1920. Mauzoleum Matka i Serce Syna. Tu spoczywa serce marszałka Piłsudskiego, złożone u stóp trumny jego matki. Jest 1 września i z tej okazji zostały złożone wieńce. Cmentarz liczy prawie 11 hektarów. Został założony w 1769 roku. Jest tu około 26 tysięcy nagrobków, pomników i grobowców. Neogotycka kaplica pogrzebowa z 1840 roku. Katedra Archidiecezji Wileńskiej pod wezwaniem świętych Stanisława i Władysława. W ołtarzu głównym obraz zamordowania świętego Stanisława przez Bolesława Śmiałego. Wczesnobarokowa kaplica świętego Kazimierza, w której są złożone relikwie tego świętego. Kaplica ma formę kwadratu nakrytego kopułą na bębnie. Fresk Wskrzeszenie Urszulki przy trumnie świętego Kazimierza. W niszach w rogach kaplicy stoją drewniane posrebrzane posągi królów z dynastii Jagiellonów i świętego Kazimierza. Fresk Otwarcie trumny świętego Kazimierza. Obok katedry stoi pomnik Giedymina, założyciela Trok i Wilna. Późnogotycki kościół świętej Anny z efektowną koronkową fasadą dekorowaną 33 rodzajami ceglanych kształtek. W pobliżu kościoła stoi pomnik Adama Mickiewicza.
renesansowy kościół świętego Michała Archanioła, obecnie Muzeum Dziedzictwa Sakralnego Litwy. Siedziba Ministerstwa Pracy. Cerkiew świętej Paraskiewy Piątnicy, czyli cerkiew piatnicka, zbudowana w stylu bizantyjskim. Cerkiew świętego Mikołaja z połowy XIX wieku. Wileński ratusz. Barokowy kościół świętego Kazimierza, ukończony w 1618 roku jako wotum po kanonizacji królewicza Kazimierza Jagiellończyka. Dom, w którym mieszkali rodzice Maryli Rodowicz. Budynek Filharmonii Narodowej z głównym audytorium na 678 miejsc. Barokowy kościół świętej Teresy z XVII wieku. Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej nad Ostrą Bramą. Obraz został namalowany na deskach dębowych w XVII wieku. Ma wymiary 200 na 165 cm. Przez wiernych jest uważany za cudotwórczy. Ostra Brama od strony zewnętrznej, zbudowana w 1514 roku w stylu gotyckim. Cerkiew Świętego Ducha upamiętnia trzech męczenników wileńskich straconych za wiarę przez powieszenie w 1347 roku z rozkazu litewskiego księcia Olgierda. Zostali kanonizowani w 1374 roku. Relikwie męczenników wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego są złożone w głównej nawie świątyni. Późnobarokowy kościół Świętego Ducha z drugiej połowy XVIII wieku. Na przecięciu nawy i transeptu wzniesiono wysoką na 51 metrów kopułę. Ołtarz główny przedstawia Trójcę Świętą. Gołębica nad tabernakulum, nad nią Jezus na krzyżu, a na górze błogosławiący Bóg Ojciec. Namalowana według wskazówek świętej Faustyny replika obrazu Jezusa Miłosiernego. W kościele jest 16 rokokowych ołtarzy. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w kościele świętej Trójcy. Wewnętrzny dziedziniec Pałacu Prezydenckiego. Uniwersytet Wileński założony w 1579 roku przez Stefana Batorego. Pałac Prezydencki, oficjalna rezydencja prezydenta Litwy. Na powrót plac katedralny. Dzwonnica katedry ma z krzyżem 57 metrów wysokości. Pomnik Giedymina stoi na placu od 1996 roku. Wzgórze zwane górą Trzykrzyską. Wzgórze i baszta Giedymina. Niegdyś był tu zamek górny, ale z biegiem czasu popadł w ruinę.
punktu widokowego można podziwiać panoramę Wilna z płynącą w dole Wilią. Naszą wycieczkę kończy widok wileńskiej Starówki ze wzgórza Giedymina.